Transport spóźniono dwa... Przez pańskie karygodne niedbalstwo stracimy najpoważniejszych klientów. Przepraszam pana dyrektora, ale to wina centrali, nie moja. Właśnie, że pańska i tylko wyłącznie pańska. I żadne tłumaczenie nic tu nie pomogło. Burza onomatopeja? Co jest, panie Wróbelek? Panie Krążek, transport opóźniony o całe dwa tygodnie. Dlaczego mi pan tego nie dopilnował? To nie moja wina, panie Wróbelek. Pilnowałem. Pilnowałem, ale czystej, z kropelkami. Z jakimi kropelkami? Kropelek nie było. No, z kropelkami. Co tu, Józef? Uważać! Nie plątać się pod nogami. A to moja wina? A co moja? Na swoim miejscu stać przy drzwiach. Z kropelkami. A ty czego tu? Tak ci wesoło? A co, mam być smutny? O, proszę, niech pan Józef sobie ujrzy, proszę. To moja wina, wiem. Jestem tylko gońcem i poza mną na nikogo już tu więcej krzyczeć nie można. A na co ja mam krzyczeć na ciebie? Podnoszenie głosu jest to znaką wulgarności. Co to ma znaczyć? Wiadomości o bontonie, czyli jak się zachować w domu i w salonie. No, powariowali tutaj zupełnie. Bo klientów za mało. Patrz pan, panie Józefie, klientka. Idzie do nas, jak pragnę zdrowia. Czym mogę pani służyć? Chciałabym się widzieć z panem dyrektorem. Tadek! Do pana dyrektora. Proszę bardzo, tędy. Przepraszam, kogo mam zameldować? Bo to przychodzą często po akwizycje albo w różnych takich sprawach, więc pan dyrektor... Koniec! Gdzie ten pętak? Podręcznika bontonu nie czytał. W tej chwili, przepraszam bardzo. Koniec! Prędzej! Halo? Tak, jestem. O co chodzi? Ja w sprawie... A, w sprawie tych wodzów? Doskonale. Nie, ja w sprawie... Tak. Przepraszam pana, jedną chwileczkę. Pani do mnie? Tak. Chodzi o ogłoszenie, panie dyrektorze. Nie trzeba. Nie dajemy. Ale to bardzo poczytne pismo, panie dyrektorze. O, proszę, niech pan tylko zobaczy. Przepraszam panią, jestem bardzo zajęty. Ale chciałam zaznaczyć, że każdy sportowiec czyta nasze pismo. Mówię wyraźnie, że nie dajemy. Halo? Co? A nie dajemy! Wodzy daj. No naturalnie. No więc trzeba mieć w tych sprawach więcej energii i inicjatywy. Do widzenia. Panie dyrektorze, nasze pismo rozchodzi się w tysiącach egzemplarzy. Trafia do najbardziej zamożnych sfer. Niech pan tylko zobaczy. To za wydanie, to za reklamę. No, wie pani, że to coś niesłychanego. Widzi pani, że jestem zajęty ważną sprawą i ośmiela się pani zawracać mi głowę jakimiś pismami. Pan nie wie, czym jest dla mnie otrzymanie tego ogłoszenia. Jeszcze paru jedwabnych pończoszek. A czy pan wie, kosztem ilu niezjedzonych obiadów kupuje się te pończoszki, ten kostium, to wszystko? No, przesadza pani. Gdybym była inaczej ubrana, to nawet nie wpuszczono by mnie tutaj. Czyżby? Pan nie wie, co to znaczy biegać przez cały dzień w poszukiwaniu ogłoszeń i słyszeć wszędzie słowa nie dajemy. Nie dajemy. O, pan nie wie, co to znaczy nie mieć pieniędzy. W domu mieć biednego, chorego, bezradnego ojca. Chwileczkę. Niech pani jeszcze nie ucieka. A wie pani, że pani szczerość bardzo ma? Dostanę ogłoszenie. Nie. Proszę mi tylko powiedzieć, umie pani pisać na maszynie? Tak, umiem. A dobrze? Sądzę, że tak. To doskonale. Zatem proszę, niech pani przyjdzie jutro do mnie do biura o 9 rano. Jak to? Nie rozumiem. A czego pani nie rozumie? Czy tego, że pani praca w moim biurze rozpoczyna się o 9 rano? Moja praca o 9. Za wcześnie? Nie, nie za wcześnie. Wielka, radosna niespodzianka! Ojczulku, ojczulku, jestem taka szczęśliwa, taka strasznie szczęśliwa. Nic się nie domyślasz? Nic? Ojczulku, no.
Nie, myślę i nie mogę się domyśleć, co się stało. Tut, znalazłam posadę. Naprawdę? Naprawdę. Widzisz? Moja pierwsza zaliczka. Zobacz. Och, pieczywo, cukier, kawa, herbata, czekolada. Zupełnie nadzwyczajne. Ale powiedz mi prędko i szczegółowo, gdzie, jak, co? Wyobraź sobie, ojczulku, wielką salę o dużych, błyszczących oknach, szereg aut, taki srogi dyrektor, urzędnicy, panowie krążek, wróbelek. Tu, wróbelek? Wróbelek, ale to nie żaden ptaszek, nie? A potem woźny, wysoki i goniec. Goniec taki śmieszny i całym piega. I jeszcze jedna urzędniczka, Krystyna Olakówna. Krystyna Olakówna? To przecież ty. No. A, rozumiem, zupełnie nadzwyczajne. Pomyśl, ojczulku. Wiesz, będziesz teraz pijał na śniadanie codziennie gorąco białą kawę. Aha. I codziennie gotowany obiad. I wiesz co? Kupię ci maszynę dania. O, to będzie bardzo dobrze, bo teraz będę mógł prędzej skończyć te moje listy do ludzkości. Trzeba się spieszyć, a tu ręka drży, głowie się mąci od myślenia. Ojczulku, ja ci pomogę. Wieczorami będziesz mi dyktował, a ja będę pisała. Świat trzeba pchnąć, kuschnąć ku słońcu. I mamy zaszczyt zawiadomić wielmożnego pana o przybyciu nowego transportu samochodów oraz prosić o odwiedzenie naszego salonu. Jestem z pani bardzo zadowolony, panno Krystyno. Bardzo się cieszę. Po sprzedaniu tego transportu wozów może wstać na podwyżkę. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. A wie pani, Maro, czemu nie mogę się dość nadziwić, że te nędzne grosze dają pani tyle szczęścia? Jeżeli się jest tak piękną jak pani, można mieć wszystko, czego się zapragnie. Panie dyrektorze, proszę tak do mnie nie mówić. Przepraszam. Bardzo przykro, więcej do tego tematu nie powrócę. Zechce pani zaadresować kopertę? Wielmożny inżynier Jan Marlecki w miejscu. Bardzo mi na tym zależy, aby pan inżynier nabył nasz ostatni model. To nie wóz, a cudo. Pozwoli pan, że osobiście zademonstruję mu zalety nowego wozu. Bardzo proszę. Przy minimalnym zużyciu paliwa. O, to ciekawe. A teraz proszę, niech pan zwróci uwagę na resorowanie. O! Zachwycające. Czarująco. Przepraszam, panie, ale jest pilny telefon do pana. Pani powie, żeby zadzwoniono później. Teraz nie mam je dla nikogo. Dobrze, panie dyrektorze. Podoba się panu? Bardzo. To doskonale. Pozwoli pan sobie nadmienić, że tylko dzięki niej na ostatnim rajdzie zwyciężył Wilbert. Przepraszam pana, kto to jest? Jak to nie wie pan, kto to jest Wilbert? Najsłynniejszy rekordzista świata. Nie, no to wiem, ale ta pani. Która pani? No ta, która tutaj była przed chwilą. Ach ta, to nasza urzędniczka. W takim razie kupuję ten wóz. Bardzo się cieszę. Pozwoli pan, że już myślałby umowę do podpisu? Nie, umowę spiszemy zaraz. Ach, zaraz! Prawie. Jeżeli pan inżynier sobie tego życzy, proszę bardzo. Tak jest. Pan będzie laskawy. Bardzo dziękuję panu. Proszę. O nie, niestety. Pan dyrektor nie może podejść do telefonu. Może pan spróbuje za godzinę, tak. Panno Krystyno, proszę przygotować umowę kupna wozu. Wystarczy w dwóch egzemplarzach, cena 16 tysięcy. Słucham, panie dyrektorze. Czy pan inżynier zechce wyjechać stąd od razu nowym wozem? A oczywiście. Świetnie, w takim razie każę przygotować wóz i założyć próby. Nazwisko pańskie? Jan Marlecki. Adres? Aleje Ujazdowskiej 56. Mieszka z rodzicami, kawalat 28. Pracuje w zakładach Maurycy Marlecki i syn. Syn to właśnie ja. A pani?
No przed chwilą przedstawiłem się pani, ale nie wiem dotychczas, kim pani jest. Urzędniczka autokoncernu. A poza tym? To powinno panu wystarczyć. Panie inżynierze, pański samochód gotów. Czy pani już napisała? Tak. Będzie łaskaw podpisać umowę. Proszę, panie dyrektorze. Proszę. No, a teraz zapraszam państwa na kieliszek wina. Będziesz oblać kupno nowego wozu, prawda? Możliwe, niemożliwe, doprawdy. Teraz są godziny biurowe. Nie, 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 ja nie chcę o niczym słyszeć. Czekam na państwa w samochodzie. No cóż, panu Krystyno, nie ma rady. Trzeba będzie na godzinkę pojechać. A czy ja muszę jechać, panie dyrektorze? Ale koniecznie, koniecznie. Klient nasz, pan nasz, prawda? Niech się pani ubiera. Ja za chwilkę przychodzę. Dobrze, panie dyrektorze. Panie Wróbelek! Pani będzie łaskawa tędy. Niech pan przyjmuje za mnie interesantów, bo ja muszę jechać z tym Barleckim. No, a jakby kto telefonował w pilnej sprawie, to powie pan, że może za godzinę wraca. No. Dobrze, panie dyrektorze. Nie no, moja cierpliwość się już wyczerpała. Proszę pana, przecież musimy poczekać na pana dyrektora. Pojechali? Beze mnie? Czy i panna Krystyna? Panna Krystyna prosiła, żeby zaczekała, ale pan Marlecki... Ach tak. Marlecki? Proszę pana, co to ma właściwie wszystko znaczyć? Niech pan w tej chwili zawróci. Boże, jak się pani pięknie gniewa. Niech pan w tej chwili się zatrzyma. A uśmiechnie się pani? Ładnie to się zatrzymam. Jest pan bezczelny i nieobliczalny. Nie znoszę takich ludzi. W takim razie nie mam po co żyć. O! Boże, co pan robi? Czy pan oszalał? Jedziemy z szybkością 110 km na godzinę. Aha, przy 120 możemy się wywrócić. A, uśmiechnie się pani? No, uśmiechnie się pani? No, dobrze, 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 tylko niech się pan zatrzyma. No, to co innego. Czekam na nagrodę. No taki uśmiech otwiera niebo. No a teraz mam zaszczyt prosić panią na kieliszek wina. No to przecież mieliśmy kupno nowego wozu, prawda? To nie należy do moich obowiązków. Tak, bardzo mi przykro. W takim razie pozwoli pani pójść szoferowi na rozgrzewkę? Proszę. A gdyby ktoś panią zaczepił, niech pani krzyknie tylko ja nie, jak na szofera. Hej, szofer, jadziem do miasta. Proszę pana, co pan sobie myśli? A myślę sobie, że jadziem do miasta, Opaczewska 32, trzecie piętro i na dziewiątkę, bo mi się spieszy. Rozumiesz, karburator? Proszę pana, to nie jest taksówka, ja nie jestem szofer. Kto jest przy kierownicy, ten jest szofer, a kto jest kierownica przy szoferze, ten jest taksówka. Rozumiesz? I prędko mi się spieszy. No. Panie inżynierze! I mnie nie straszyć inżynierem, ty aerodynamiczny. Ja nie! To usług. Wolała mnie pani? Ja? Nie, nie. No, jednak zdecydowała się pani przyjąć moje zaproszenie. Z dwojga złego. Thank you.
Czym mogę służyć? Wino, owoce. A może pani głodna? Nie, dziękuję. Mogę. No a teraz chciałbym panią wytłumaczyć, bo gotowa pani pomyśleć, że tego rodzaju eskapady są w moim zwyczaju. A to przecież pani wina. Moje? Naturalnie. Pani uśmiechu, pani wdzięku. Niech pani pomyśli, parę godzin temu nie znaliśmy się jeszcze, a teraz siedzimy tutaj razem. Czy to nie cudowne? No nareszcie uśmiechnęła się pani. Zaufać. Jest tylko jeden mężczyzna, któremu bezgranicznie ufam. Kocha go pani? Bardzo. To mój ojciec. Ojciec? Jakże go za to ubóstwiam, że jest właśnie pani ojcem. Pijmy jego zdrowie. Mogę panią Nawet jak królewicz z bajki. Panie jedzą razem obiady u Mączykowej. Przychodzę tam czasem inkognito, na flaki. Siedzą, nie jedzą, tylko patrzą na siebie. Jak w wodzie, tym syci. Tak hrabiowie. A żebyś wiedział, panna Krystyna niedługo będzie hrabina. Nie tęgi wierszyk, Józefie. I rym głupi, i treśnie, en face. Posłuchajcie na przykład. Nim słońce wzejdzie, hrabia odejdzie. Pobawi się, hrabia pobawi, odchodząc pamiątkę zostawi, a? To pan niby tak do panny Krystyny żaluzję odstawia, co? Ja nie, skądżeż? A miałam na myśli ciotkę hipopotama. No słuch, słuch panie trzeba mieć. Oto mi już wróbelek świergoli na dachu. A ja tego wróbla w łeb. Przy sobie ścierkę, pentaku. A, tylko nie pentaku. Widzicie go. A wie pan, panie krążek, że to ciekawe. Owszem, ciekawe, nawet bardzo ciekawe. Ale tego, co najciekawsze, to pan i tak nie zobaczysz. To wstyd, zgorszenie, onomatopeja. Że jak? Już ja tego typa dobrze znam. Panie krążek, proszę do mnie. Przepraszam. Jak pan śmie tak nikczem mi obgadywać pannę Krystynę? I szkalować moich tu. Ależ, panie dyrektorze... Otrzyma pan w kasie należność i precz stąd. Natychmiast. Panie dyrektorze, ja nie odpowiadam za swoje słowa. Za mroczenie alkoholowe. Dzieci, dzieci. Co się z wami stanie? Jak to? Pan ma dzieci? Te, siostra ma. Aha. Jeżeli pan dyrektor mnie rzuci
to ja już tylko w dół, chyba do tej szarej Wisły. Pracowałem tam dawniej, harowałem jak... Ale cóż, pan wie, człowiek miewa czasem zmartwienia. Raz idąc do biura, piłem po drodze 3 kieliszki maczczo i zamroczyło mnie. Trochę tylko. Dowiedział się o tym młody Marlecki. Nie miał nawet ani czasu, ani ochoty mnie wysłuchać. I kazał mnie skreślić. Aha, więc po prostu wyrzucono pana stamtąd. Nie wyrzucono, tylko skreślono moje nazwisko z listy pracowników. Ale dla zbilansowania rachunku ja u siebie zanotowałem. Firma Marlecki winna firmie Krążek. I zapłaci. Zapłaci co do grosza za te moje 3 kieliszki. Na czczo. Dobrze, już dobrze. Niech pan idzie. Panie Krążek. Niech mi pan powie, czy to prawda, że panna Krystyna widuje się z panem Marleckim? Żebym się nie ruszył z tego miejsca. Są zawsze razem. Zawsze razem? Zawsze do usług pana dyrektora. Krysiu, już nie potrafiłbym przeżyć jednego dnia bez ciebie. Jest dla mnie wszystkie. Boję się, że to zbyt piękne, Janku. Pomyśl, jeszcze miesiąc temu byłam taka strasznie sama. Całe moje życie było jednostajne, bezbarwne, jak ta woda. A teraz nagle jakaś budziła jej spokój i teraz jesteś szczęśliwa. Teraz nie mogę sobie wyobrazić, że kiedyś mogło być inaczej. Krysiu, kocham cię. Dlaczego płaczesz? To szczęście. Ciągle mi się wydaje, że to wszystko sen. Chciałabym umrzeć, zanim się obudzę. Kocham cię. Janku. Krysiu, ja teraz muszę wiedzieć o tobie wszystko. Chcę poznać twoje życie, twojego ojca. O, nie ma ojca w domu, jaka szkoda. Proszę. No i co? Jest zamiany przepychem tego apartamentu, prawda? No bardzo tutaj miło u pana. Może i miło, ale strasznie tutaj ciasno w tych 5 pokojach. To 5? Jak to nie widzisz? Proszę, sypialnia ojca, jego gabinet, nasz salon, prawdziwy opir. A tam mój buduar, ta sypialnia, a wreszcie kuchnia. Gazowa, bo nie znosimy potraw gotowanych na elektryczności, zwłaszcza bażant na elektryczności. Panno Krystyno, jest pani wspaniałą gosposią. Tak. I najcudowniejszą córką na świecie. Krysiu. Kocham cię, Janku. Będziesz moją żoną. Janek. Dziś jeszcze opowiem rodzicom wszystko. Obchodzą rocznicę z tego ślubu. Zrobi im niespodziankę. Proszę państwa, zdrowie zakochane. A teraz... Nasz drogi jubilat Maglos. Pan prezes Maglos. Pan prezes będzie... No, moi drodzy państwo,
przywykłem do wygłaszania najrozmaitszych mów. Powitalnych, pożegnalnych, okolicznościowych, budżetowych. Ale teraz, kiedy mam mówić o najbliższym mi na świecie człowieku, no to po prostu brak mi słów. Jedno wam tylko mogę poradzić. Żeńcie się wszyscy, ale pamiętajcie, że tylko prawdziwa, wzajemna miłość może być gwarancją spokoju i szczęścia w małżeństwie. Pozwolę, że w imieniu wszystkich obecnych tu mężatek podziękuję panu prezesowi za jego piękne słowa. Ależ proszę cię, kochanie. No, Maurek? Co? To nic, nic. Chciałam tylko zaznaczyć, Oleńko, że to przecież moja rocznica ślubu. Czarujące małżeństwo. Jacy młodzi oboje. Będą wkrótce młodymi dziadkami. Bo prawdy? Przypuszczam, że Janek niedługo się zaręczy. Ty, nie widziałam cię w tak doskonałym nastroju. No czekałem na ten dzień od dawna, wiesz mi. Czekoladki, czarna kawa, bryć czy taniec? Wolę pogawędkę z Jankiem. A zaraz porywamy panią prezesową. Idę, idę. Nasze dzieci lubią się bardzo. Nic dziwnego, wychowywały się razem. Wiesz, stary, byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby... I ja o tym marzę. To zabawne, ale wszyscy nas uważają za narzeczonych. A ty co o tym sądzisz, Halinko? Myślę, że jesteśmy parą dobrych przyjaciół. Ale zanadto się lubimy, żebyśmy się mogli kochać. Jesteś zachwycająca, Halinko. Już ja nauczę moją synową, jak ma postępować z mężem, tak? Ja, a jak? Ach, moje drogie, mężczyźni to są duże dzieci. Duże dzieci i wielcy nic po nie. Żeby być pewną męża, trzeba go stale trzymać za rękę. Za rękę? O tak, ja tam ślepo ufam Maurycemu, ale... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak, no w porządku. Dlaczego nas właściwie liczysz, Stosiu? Dla pewności, czy wszystkie jesteście tutaj. Nie rozumiem. Ja wprawdzie ślepo ufam Maurycemu, ale tylko w jednym wypadku można mieć absolutną pewność, że mężczyzna nie zdradzi. Kiedy nie ma obok niego żadnej kobiety. No i znowu jesteśmy sami, jak w dniu ślubu. Pamiętasz? Tak. Zadowolona jesteś? Ach, bardzo. Wiesz, te 30 lat przeminęły tak prędko, jakby to było najwyżej 20. Pięknie dziś wyglądałeś, wiesz. Wszystkie kobiety pożerały cię oczami. Co ty, pani? No i nie tylko oczami. A co? No ta Oleńka. Co, Oleńka? Nie może się doczekać swojej rocznicy ślubu i korzysta z mojej. No, masz to zabawne. A, Janek. Odprowadziłeś Halinkę? Tak, odprowadziłem. Moi drodzy, chciałbym wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Cóż tak uroczyście. Śmiało, śmiało, mój chłopcze. O co chodzi? Widzę, że to dzień wielkich zdarzeń. Oświadczyłem się dziś. Nareszcie. Chwała Bogu. Jesteście wy kochani. Dla ciebie gotowa jestem nawet zostać babką. Chociaż to w moim wieku po prostu nieprzyzwoitość. A może to dla was będzie niespodzianką? No, domyślałam się tego już dawno. Jestem pewny, że gdy ją poznacie, będziecie nią oczarowani. Jak to poznać? Więc to nie Halinka? Nie, skądże znowu? A któż to taki? Panna Krystyna Olakówna. Co? Jak? Olakówna? Maurycy, czyś ty słyszał o pannie Olakównie? A cóż to za jedna? Jest maszynistką w autokoncernie. Maszynistka? Maurycy. Ależ, Janku, my nawet nie wiemy, kto to jest. Jutro ją poznacie.
Gdzie panna Ola Furna? Jeszcze nie przyszła? Przyszła, panie dyrektorze. No więc? Potem wyszła. Potem znów przyszła i wyszła i teraz jest. Gdzie jest? Możesz odejść. Dzień dobry, pani. O, dzień dobry, panie dyrektorze. 9:35. Czy to trochę nie za późno? Panie dyrektorze... Ostatnimi czasy za pani zaniedbywać swoje obowiązki. Spóźniam się dzisiaj po raz pierwszy, a te nieprzewidziane okoliczności. Przepraszam. Halo. Tak. W tej chwili. To do pani. Dziękuję. Słucham. Dzień dobry. To prawdy? Tak. Dziś po obiedzie pójdziemy do moich rodziców, tak? Strasznie się cieszę. Kochasz? Bardzo? Tak. Tak. Czam cię, teraz nie mogę już dłużej mówić, ale jak zwykle po trzeciej, na obiedzie u Mączykowej, tak. Dobrze. Więc to tak wyglądają te nieprzewidziane okoliczności. Flirt z młodym człowiekiem. Panie dyrektorze, to dzwonił mój narzeczony. Narzeczony? Tak. Pan ma... Pan Marlecki? Jest pani narzeczony? Tak. No cóż. Winszuję pani. Winszuję. No cóż, winszuję pani. Sprytna z pan dziewczyna. Nie rozumiem. Pierścioneczek. W takim razie wypada mi złożyć życzonka z przepełnionego sympatią serca. Życzonka. Dziękuję panu. W imieniu swoim i pana Marleckiego. Ja mówiłem o naszym chlebodawcy. Zobaczy pan, ale nie mam czasu na rozmowy z panem. Proszę mi nie przeszkadzać. Oczywiście, rozmowa ze mną nie jest tak interesująca jak z panem N. Tylko, że takie interesujące rozmowy z tym panem mogą się nieinteresująco skończyć. Jak pan tak może? Proszę pani, nie jedna mogłaby o tym coś powiedzieć. Chciałby pan zohydzić cały świat. Dosyć ciasne pojęcie świata. Niech pan stąd wyjdzie natychmiast. Lajdak. Lajdak? Z tak różanych usteczek? Proszę, już wychodzi. Tylko, że ten lajdak ma dziwną wadę. Nie zapomina. Słucham. Tak jest, to mieszkanie pana prezesa Marleckiego. Kto mówi? Słucham. W tej chwili powtórzę. Dlaczego ty nic nie... Nie masz apetytu, co? No to tak jak ja. Ach, Boże, ta rozmowa z Jankiem. Nic przełknąć nie mogę. Bardzo dobry pasztet. Dziękuję. I nie spałam całą noc. Co ty powiesz? Ciągle myślałam o tej Ola Kurnie. Proszę pana prezesa do telefonu. A kto prosi? Kazano powiedzieć, że przyjaciel w bardzo ważnej sprawie. Przyjaciel? No. Przyznajmy się. Panna czy mężatka?
dziecko. Żartujesz, moje dziecko. Ale to ciekawe, kto to może być. Przyjaciel? Kto taki? Halo? Jestem. A kto mówi? Tu dawny przyjaciel, panie prezesie. Chcę tylko pana ostrzec przed dziewczyną, z którą afiszuje się pański syn. Co takiego? To przyjaciółka dyrektora Klimkiewicza. A kto mówi? Halo? 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 Kto dzwonił? Nie wiem, jakiś jegomość. No, nie chciał wymienić nazwiska. I powiedział, że ta panna, z którą Janek ma ochotę się, jest na utrzymaniu Klimkiewicza z autokoncertu. Boże! No wyobraź sobie. A ja od razu sobie pomyślałam, że to jakaś dama kameliowa. Co? No tak, no przecież wam, mężczyznom, podobają się tylko takie panie. No moje dziecko, trudno na podstawie jakiegoś anonimowego... No moje dziecko, trudno na podstawie jakiegoś anonimowego telefonu od razu o kimś wyrok dawać. No, trzeba będzie wybić mu z głowy tę poupadurę od Remingtona. No pewnie. No musisz z nim pomówić. Kiedy? No zaraz. Co, zaraz mam? Tu ranie. Ej, ładna historia. Niech Antoni poprosi tutaj pana Jana. Słucham pana prezesa. Ładna historia. No, kotku, zostaw nas teraz samych. Dobrze. Maurycy, pamiętaj, że nasze dziecko jest w niebezpieczeństwie. Dobrze, Marynka, dobrze. Wolamy się, ojcze? Tak. Czy to coś ważnego? Siadaj, no, mój chłopcze. Powiedz mi, czy ty dobrze znasz tę dziewczynę, o której nam wczoraj opowiadałeś? No oczywiście, od miesiąca nie rozstajemy się. Aż tak, od miesiąca. A jej szefa również dobrze znasz? Dyrektora Klimkiewicza? Mm-hmm. No naturalnie, czy siada, czego to pytasz? Dlatego, że przed chwilą dowiedziałem się, że ta dziewczyna jest jego kochanką. To podle oszczerstwo! Przysięgam ci, panie... A jeżeli to prawda? Jeżeli ona istotnie jest jego kochanką, to co wtedy? Zabraniam ci tak o niej mówić. Opamiętaj się, mówisz do ojca. Ale w obronie swojej przyszłej żony. Na to małżeństwo nigdy się nie zgodzimy. Jeżeli nie pozwolicie mi się z nią ożenić, to zrobię to bez waszej zgody. Bez naszej zgody? Tak. No i co, Maurycy, no i co? Ty co? Dla nich gotów jest zerwać z nami. Boże, dla takiej dziewczyny. No właśnie. Słuchaj, no a może ten telefon to nieprawda? No, Maurycy, się wahasz. No więc słuchaj, będziesz miał pewność. Teraz ja wezmę w swoje ręce tę sprawę. Proszę, panie dyrektorze, poczta do podpisu. Ale sporo tego dzisiaj, co? Niestety. Coraz więcej korespondencji i coraz mniejszy obrot. Panie dyrektorze, umówiłam się dzisiaj z moim narzeczonym i nie chciałabym, żeby zbyt długo czekał. Swoją drogą, co to za ironia losu, że to właśnie ja jestem pani swat. A tak. Przecież to u mnie w biurze poznała pani pana Marleckiego. Panie dyrektorze. No, doprawdy. Tak bardzo się pani spieszy. Tak. Widzi pan, idziemy dzisiaj z Jankiem, to jest z panem Marleckim, do jego rodziców. Mam ich dzisiaj poznać. Ach tak. To pani nie zna jeszcze rodziców pana Marleckiego. Czy mogę mówić z panem dyrektorem Klimkiewiczem? Zechce pani łaskawie chwilę czekać. Pan dyrektor ma ważną konferencję. Nie zna pani tej sfery. Nie wchodzi się do nich tak łatwo. A od wizyty do ślubu to droga bardzo daleka. I może i pani jeszcze wcale nie przejść. Dlaczego pan to wszystko mówi? Właściwie jakim prawem? Jakim prawem? Prawem, że... Kocham panią. I ten chłopak mi panią odebrał. Proszę mnie puścić.
Teraz musi mnie pani wysłuchać. Panie dyrektorze! Kocham panią. Nie, proszę mnie puścić! Panno Krystyno! Pana nie ma potargane włosy. Przepraszam, kogo mam zameldować? Zaraz. Wejść. Czego chcesz? Jakaś pani do pana dyrektora. Powiedz, żeby jutro przyszła. To pani prezesowa Marlecka. Prosić. Pan dyrektor prosi. Co, raka udajesz? Gdyby pan przeczytał bonton, to by pan wiedział, że do damy nikt się nie odwraca tyłem. A mnie nie widzisz, pentaku? Pana to ja w ogóle nie widzę. Czym mogę służyć pani prezesowej? Chodzą do pana w sprawie dość drażliwej. Słucham. A może nawet drastycznej. Chociaż nie, raczej drażliwej, aniżeli drastycznej. Ale pan mnie zrozumie, prawda? Postaram się, pani prezeso. No, wy mężczyźni może jakoś inaczej załatwiacie te sprawy. No, ale ja jestem kobietą, a kobieta to przecież nie mężczyzna, prawda, panie dyrektorze? Oczywiście. Tak, więc w pańskim biurze czuje panna Krystyna Olakówna. To moja urzędniczka. Właśnie, pańska urzędniczka. Co to jest za osoba? Sądzę, że syn pani mógłby udzielić bardziej wyczerpujących informacji. O ile mi wiadomo, są przecież zaręczeni. A poza tym panna Krystyna mówiła mi przed chwilką, że dziś ma być u państwa. Ta osoba u nas? Ale jak to przed chwilką? Czyżby ta panienka, która stąd wyszła przed chwilą, to była panna Olakówna? Właśnie panna Olakówna. No, sprawa jest jasna. Nie rozumiem. Pani wybaczy. Co to znaczy jasna? Jeżeli młoda kobieta wychodzi z gabinetu mężczyzny zarumieniona, z rozburzonymi włosami, jeżeli jest druga kobieta, która zna mężczyzn tak jak ja, no to ta druga kobieta nie może mieć najmniejszych wątpliwości co do prowadzenia się tej pierwszej kobiety. Pani prezesowo, pani zdaje się jest przeświadczona, że to moja kochanka. No, tego nie mówiłam. Ale myślała pani. Otóż mogę panią zapewnić, że byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby panna Krystyna zgodziła się zostać nie moją przyjaciółką, ale moją żoną. Nie pańską przyjaciółką. Rozumiem. Jest pan dżentelmenem, panie dyrektorze. I to bardzo dyskretnym dżentelmenem. Ale ja rozumiem. Wszystko zrozumiałam. Do widzenia panu. Do widzenia. Moje uszanowanie. Zawsze do usług pani prezesowej. Nareszcie. Och, tak się balam, że nie będziesz na mnie czekać. Dlaczego tak późno? Ach, miałam pilną pracę, zatrzymano mnie duże. No strasznie cię przepraszam. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Co państwo pozwolą? Przejście jedno nakrycie, dobrze? Dla kogo? Ojczulek ma tutaj przyjść. Chciałam, żeby ciebie poznał. Ach, to doskonały pomysł. Och, Janku, Janku. Taka jestem szczęśliwa. Nie mogę wprost uwierzyć, że dzisiaj pójdziemy do twoich rodziców. Krysiu, a gdzie masz pierścionek? Pierścionek? Nie wiem. O, rano miałam go jeszcze na palcu. Musiałam go zgubić w biurze. Czy państwo będą czekali? Tak, oczywiście.
Krysiu, chciałem cię zapytać, jak ci się pracuje u Klimkiewicza? Nie rozumiem. Nie no, czy przypadkiem ci się nie narzuca? Och, wiesz, tyle mam pracy, że go niemal wcale nie widuję. A dlaczego się o to pytasz? Moje najniższe, właśnie mam interesik do pani. Nie, proszę się nie denerwować, to bagatelka, detal. Rozmowa z szefem była tak interesująca, że pani nie zauważyła zguby. Pierścioneczek. O, pardon, co za nie tak. Wypsnę. Przepraszam. Może też mogłam zapomnieć. O, pan Krążek! Siadaj pan! Krysiu, co to ma znaczyć? Przed chwilą mówiłaś, że Klimkiewicza prawie nie widujesz, a okazuje się, że... Widzisz, spotkała mnie pewna przykrość. Nie chciałam ci o tym mówić właśnie dzisiaj. Szanuję frajerów, panowie. Bez frajerów świat by zginął. Ale coraz ich mniej. Niech, co tam pan, wszędzie ich dosyć. Co to za typ? Wydaje mi się, że go już widziałem. Kto to jest? To jakiś agent. Pracuje u nas w biurze, nie zwracaj uwagi. Uwaga, panowie. Największy frajer. Największy frajer, gdy pan nie lubi, da pierścioneczek, a pan nas gubi. Kanalia! Spokój się, błagam. Coś pan powiedział. Do pana mówi bezczelniak. Powtórz, lajdaku, coś. Lajdak, znajome słówko, tylko wolnego, wolnego, panie M. No, panie, tylko nie jak sam. Poproszę bez awansu. Pan to... No a teraz jesteśmy kwit. I za lajdaka, i za to, że mnie wyrzucił na bruk. Jak to? Wyrzucił? Za co? Za co? Za 3 kieliszki wódki. Na co? Krysiu, dlaczego nie powiedziałaś mi całej prawdy o Klimkiewiczu? No widzisz, Janku, ty pewnie nigdy nie zastanawiałeś się nad tym, jak ciężkie jest moje życie. Ile trudności ma do zwalczenia młoda, biedna dziewczyna. Słuchaj, gdybym ci powiedziała, że mu się podobam, że mówi mi o tym, czy zgodziłbyś się, abym u niego nadal pracowała? Nie, synu. Może byłoby nawet lepiej. Nie byłoby tego wszystkiego, tych ohydnych plotek. Jakich plotek? Mniejsza o to. Janku, spójrz mi w oczy, powiedz. No widzisz, Krysiu, dziś rano ktoś telefonował do moich rodziców i powiedział im, że ty i Klimkiewicz... Mniej więcej mówił to samo, co ten typ tam na górze. O, więc już mnie przedstawiono twoim rodzicom. Ach, to było ohydne. A teraz ja sam nie rozumiem, co się tu właściwie dzieje. Janku, ty... No tak, no ta cała historia z moim pierścionkiem, który ludzie znajdują u Klimkiewicza i te szepty, i te chichoty, i ten tam... Jak to? Jak to? Więc wystarczyły plugawe słowa jakiegoś krążka, żebyś w to wszystko uwierzył? Jakiego krążka? Bądź, Janku. Krysiu! 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 Przepraszam! Aha. Słyszał pan? Co? Przepraszam, mówię! Przepraszam za co? Pan też mógłby mnie przyjść... Przepraszam, czy była tu moja córka, panna Olakówna? Już wyszła, proszę pana. O, tatuś! Jaka szkoda. Poczekajcie na mnie, panowie, na dole. Dobrze, dobrze. Tatuś Krystynki? Krążek jestem, kolega. Kolega? Mój kolega? To niemożliwe, nie posiadam. Nie, nie, nie. Krystynki. Z autokoncernu. A to bardzo się cieszę. Widzi pan, panie kolega, ja umówiłem się z Krysią i spóźniłem się. Zasiedziałem się u wydawcy i w dodatku parasol mi się zepsuł. U wydawcy? To pan pisze? Tak, piszę, ale nikt drukę, nawet czytać nikt nie chce.
I dlategoś pan taki klapnięty, co? Głupstwo, panie Ola. Świat i tak diabli wezmą prędzej czy później. A na zmartwienie najlepsze lekarstwo, panie, to kieliszeczek. O nie, ja nie piję. Alkohol osłabia wolę człowieka. Osłabia wolę człowieka? Pierwszy raz słyszę. Pierosika? Nie, nie palę. Narkotyk osłabia inna, ale przyjemnie. A jak drogi pan nie pali, nie pije i w ogóle, to czym pan żyjesz u licha? Duchem żyję, panie kolega. A co to takiego, tatusiu? Zna pan moje listy? Jakie listy? Do kogo? Listy do ludzkości. Do ludzkości? Nie znam tego adresu. Nie, nie czytałem. Niech pan przeczyta. Tak? A może można na tym coś zarobić, nie? Widzi pan, świat trzeba pchnąć ku słońcu. Ludziom trzeba od dziecka wpajać dobro. Nic więcej, tylko troszkę dobra. Pan jest genialny, panie Olach. Dziękuję. Ale cóż, kiedy ludzkość nie może tego poznać. W dodatku parasol mi się zepsuł. Jak Boga, daj pan spokój z tym parasolem. A może by narzeczony mógł panu pomóc? Czy narzeczony? Czy? Kawalerz z pana. Mój. Jak to pan ma na niego, nie kawalerz. Jak to, więc córka panu nic nie mówiła? Nie, ja z Krysią o panu nigdy nie mówiłem. Aha. Panie Olak, wydamy te listy. A? Znam człowieka, który da na to pieniądze. I pan mi to wyda? Tak prędko panu wydam, że nawet się pan nie obejrzy. Tak, nadzwyczajnie. A kto to jest? Pan prezes Marlecki. Pan prezes Marlecki? A co to za jeden? A to także taki przyjaciel ludzkości. Będzie zachwycony, jak pana pozna. A czy to go zainteresuje? Z pewnością. Idź pan do niego. A potem uważasz pan z kopyta, nie prosić, a żądać 3000 na początek. No a czy to wystarczy? Może lepiej 3 miliony, to trzeba obliczyć. Masz tu pan adresik, ale pamiętaj pan, córeczce ani mrumru. A dlaczego? No bo potem zabroni panu pójść do niego, że to niby obcy uważasz pan, nie wypada. Aha, a tak rozumiem. A tu przecież ludzkość na planetach czeka. I nie ma obcych i nieobcych. Wszystko kosmos, onomatopeja, panie. A to muszę jeszcze przedtem zrobić kalkulację. Ale zaraz, na ile? Na 3000 czy na 3 miliony? Tak jak 3 miliony na... albo 3000? 3 miliony po 10 groszy to... 3... 0... 0... 1... 0... 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Steś, Krysiu? Nie wiem, co mi się stało. Nic zrachować nie mogę. Wszystkie cyfry rozłażą mi się przed oczami. Chciałbyś, żebym ci pomogła? Tak, i to jak najprędzej. Twój biedny ojcze. Wymyśliłeś sobie bajkę, jak i ja. Po co ci to? Moje dzieło będzie drukowane. Wyobraź sobie, że znalazłem człowieka, anioła, który mnie zrozumiał. Oblicz prędko, ile będzie potrzeba pieniędzy. Dobrze, ojcze. A ile ma być egzemplarz? No, na razie wystarczy 3 miliony. Obliczę cenę 1000 egzemplarzy, a potem się pomnoży. 3 miliony 10 groszy? 3 miliony plus 0? Pomyliłam. Tak strasznie się pomyliłam. Gdzieś się omyliła? Nie, nie.
A to jest dokładna kalkulacja. Że się też to udało to zrobić. Ojcze, dlaczego życie jest takie okrutne? Teraz zobaczysz, wszystko się zmieni. Wszystko. Czy mieszka panna Krystyna Olakówna? Tak. O, patrz! Prawdziwa wiosna w koszyku. Proszę bardzo, tam. Do widzenia. Pan do kogo? Muszę się widzieć z panem Prezeseckim i to zaraz. Proszę. Proszę. Jakiś człowiek chce się widzieć z panem prezesem w pilnej sprawie. Co za jedno? Nazywa się Olak. Olak? Starszy pan w zniszczonym... Uważasz, Maurycy? Ojczulek już przychodzi z wizytą. No niech wejdzie. Czego on może od nas chcieć? Pan prezes prosi. Ale zechce wapchnąć ku słońcu i zaraz mnie proszą, żem sobie poszedł. Trzeba zdjąć. Zupełnie nadzwyczajny. Ale jak pan chce, to mogę, proszę. Tam jest pan Marlecki? Tak jest. Pan Marlecki? Tak jest. Jestem Olak. A to zapewne pańska żona. Tak. No, to tym lepiej. Proszę, niech państwo usiądą. Czy pan jest ojcem panny Krystyny? Tak. To państwo znają moją córkę? Zupełnie nadzwyczajne. No, zepsuł się. Zawsze się psuje, kiedy deszcz pada. Ale właściwie czego pan sobie życzy? Tak w tej chwili to panu wytłumaczę. A, zepsuł się. Maurycy. No więc o co chodzi? Potrzeba mi na razie niewiele. Wystarczy kilka tysięcy. Aha, no to nareszcie wiemy, o co chodzi. Proszę, to jest kalkulacja. Moja córka sama to zrobiła. Ach, więc to pańska curklowała to wszystko. Tak, ona doskonale się zna na tym. A to widać. Kosztorys Józefa Olaka, Warszawa, Sewerynów 17. 3000 złotych, 1000 egzemplarzy. Nie rozumiem. Czy pan za te pieniądze chce coś wydać? Tak. Listy. Rozumiesz? Janek pisał do niej listy. Mają pretekst do szantażu. To już jest wszystko postanowione i omówione. Teraz chodzi tylko o te 3000. Więc szantaż. Jaki szantaż? Pan powinien mi być wdzięczny za to, że takim małym kosztem ratuje pana przed upadkiem. Zaraz, ja to chcę wyjaśnić. Świat trzeba pchnąć ku słońcu. Teraz udaję wariata. Trzeba posłać po policję. To już ostatnia chwila. Niech mi pan da te pieniądze. Dość tych błazeństw. Czy za te 3000 córka pańska zrezygnuje z małżeństwa? A dlaczego moja córka ma zrezygnować z małżeństwa? No przecież żąda odszkodowania. Jakie odszkodowania? Nie ma żadnego odszkodowania, nie ma te pieniądze, czy nie? Czy pan sądzi, że ja się przelęknę skandalu? Już ja znajdę sposób, aby wyrwać mojego syna z rąk pańskiej córki i zerwać to ich narzeczeństwo. Co? Ja. Zaraz. Przepraszam, jak to? Moja Krysia jest zaręczona z pańskim synem? Boże, co ja narobiłem? No to ja już sobie pójdę. Panie prezesie, ktoś przyszedł z policji. Nie trzeba. O, zepsuł się.
Zawsze się psuje. Panna Krystyna Olakówna? Tak, to ja. Jestem Marlecki. Ojciec Janka. Tak? Proszę. Proszę, może pan zechce usiąść? Przyszedłem zlikwidować całą tę brudną sprawę. Nie rozumiem. Szantaż się nie udał, moja panko. Jakim prawem pan tak do mnie mówi? Spokojnie, spokojnie, bez komedii. Po co to wszystko między nami? To pani pisała, tak? Tak. No, widzi pan. Tak, to ja. Dla mego ojca. Mówił, że ma iść do jakiegoś wydawcy. Nie, był u mnie i pod pretekstem wydania jakichś tam listów zażądał 3000 złotych. I pan mu dał te pieniądze? Nie. Za to gotów jestem dać je pani. Jeżeli pani zerwie z moim synem. Obraża mnie pan. Obraża. Czy dlatego, że nikt nie może mnie obronić? Nie spodziewałem się tego oburzenia, ale zaręczam pani, że nie uda się pani okłamać mnie tak, jak okłamała pani mojego syna. Okłamała? A Klimkiewicz? Co? Co pan Klimkiewicz? Po co to udawanie? My jesteśmy o wszystkim najdokładniej poinformowani. Sądziła pani, że uda się pani oszukać mojego syna. Nie. Chciała pani zostać jego żoną. Otóż dopóki ja żyję, nie dopuszczę do tego, ażeby pani miała mu złamać życie. Ja nie chcę złamać mu życia. Czy to jest taką wielką zbrodnią, że go kocha? Pani go kocha? Kocha. To ciekawe. Jednocześnie obdarza pani swoimi względami Klimkiewicza. To rzeczywiście, no. Przecież to nieprawda. Wszystko nieprawda. Ja kocham tylko Janka. Gdyby go pani naprawdę kochała, to życząc mu dobrze, powinna się pani z jego drogi usunąć. Czy pani sądzi, że gdyby się nawet Janek zdecydował na to małżeństwo wbrew naszej woli, to byłby z panią szczęśliwy? On pani tego nigdy nie zapomni, że go pani oderwała od rodziny, bo my się na małżeństwo nie zgodzimy. To stanęłoby między wami jak cień. Tak. Janek musi być szczęśliwy. W takim razie niech pani stąd wyjedzie, żeby pani nie mógł widywać. Dobrze, wyjadę. Musi pani z nim zerwać i to w ten sposób, żeby więcej nie miał żadnych złudzeń. Żadnych słów. No i... No niechże się pani uspokoi. Być może, że to jest okrutne to wszystko, co powiedziałem. Proszę mi wybaczyć. Ale niechżeż pani zrozumie. Przecież to jest mój jedyny syn. Proszę, proszę, niech mnie pan teraz zostawi sam. Zapomniał pan zabrać swoje pieniądze!
Jeżeli pan chce zobaczyć swoją narzeczoną... Nie było do mnie telefonu? Nie, proszę pana, że nie było. Jesteś nareszcie. Czy Krysia nie dzwoniła do mnie? Nie, nie dzwoniła. Ale przysłała tutaj swojego papę. Po co? Po co? Po prostu po pieniądze. Ładne towarzystwo. Powinszować. Mamo, to chyba jakieś nieporozumienie. Ach, Janku, Janku, nieporozumienie. A Klimkiewicz to także nieporozumienie. Znowu mama wraca do tego. Janku. Słuchaj, mówiłam dziś z Klimkiewiczem. Jak to? I dowiedziałam się, moja dziewczyna jest jego... Przestań, mamo! Widzę, że zupełnie straci to się rozum. Tam jakiś chłopiec z listem do pana inżyniera. Powiada, że odda tylko do rąk własnych. Przepraszam cię, mamo. Masz list do mnie? Do pana Jana Marleckiego. Dawaj. Jeżeli pan chce zobaczyć swoją narzeczoną, to niech pan przyjdzie wieczorem do Eldorado. Szkło, a w szklance wepchlinko. Hej, tak ślicznie pieni się, tak ślicznie mieni się. Oh. Hej, limpampom, wesoło mi, bo ogień mam we krwi. Hej, ach, pokochanabym, ach, calowanabym, hej. Rozkosz nie daje słowo, mieć w głowie taki czas. Szampańsko i tęczowo wygląda cały świat. Hej, limpampom, jak milo żyć, jak dobrze mlodą być. Hej, ach, pokochanabym, ach, calowanabym, hej. Wiele miałem nadziei, że poświęci mi pani dzisiejszy wieczór.
Nie rozumiem jednak, dlaczego koniecznie chciała pani przyjść właśnie tutaj, do tego Eldorado. Bo nigdy tutaj nie byłam. Nie wiem, czemu to zawdzięczam, ale jest pani ze mną. To jest najważniejsze. Pozwoli pani. Zatańczy pani? Nie, może później. Boże, jakie to wszystko zabawy. Co? No to, że pan tak wszystko przewidział. I to, że rodzice Jana się nie zgodzą, to, że nie dojdzie do ślubu. Jak to? Zerwałam z Janem. Może stolik dla szanownego pana? Nie, nie, dziękuję, nie trzeba. Panno Krystyno, nie wyobrażam sobie już życia bez pani. Zrobię wszystko, czego pani ode mnie zażąda. Panno Krystyno, czy nie zechce pani zostać moją... przyjaciółką, prawda? Nie, moją... Pan chciałby się ze mną ożenić? Tak. Mimo tego, iż pan wie, że kocham Jana? Zapomnij pani o nim. Ja wiem doskonale, że nie jestem już młody, ale zrobię wszystko, czego pani zażąda. Wszystko, co w mojej mocy, aby pani była szczęśliwa. Zgadza się pani? Odpowiem panu jeszcze dziś. No a tymczasem... A może zatańczymy? Dobrze? Służę pani. Panno Krystyno, niech pani zapanuje nad sobą. Nie, proszę mnie zaraz odwieźć do domu. Rachunek. Pani doskonale wiedziała, że on tu będzie. I dlatego tu ze mną przyszła, żeby nas razem widział. Tak, to już ostatni most, który spaliłam za sobą. Pani o nim nigdy nie zapomni. Pożegnaj tego pana. Odprowadzę cię do domu. Pan zapomina, że panna Krystyna jest w moim towarzystwie. Ale jest moją narzeczoną. Mylisz się. Już nie jestem twoją narzeczoną. Ja? Krysiu, muszę z tobą pomówić. Błagam cię. Nie mogę mi tego odmówić. Proszę mnie zrozumieć. Rozumiem.
spokój. Powiedz, co to wszystko ma znaczyć? Jak mogłaś pójść z nimi tu? Dlaczego nic nie mówisz? Wytłumacz się, mów! Jeszcze nie rozumiesz? Jest to wszystko prawda, co mi o was mówili. Twoja miłość, nasze spotkania, wszystko to było kłamstwo. Byłeś miłym chłopcem, lubiłam cię, może nawet bardzo. Będąc jego kochanką. No cóż, takie jest życie. A może potrzebowałaś pieniędzy? Trzeba mi było powiedzieć, ja dałbym więcej. Janku, przestań. Nie mów już nic. Błagam cię. Żegnaj, Janku. I przebacz. Jeśli możesz. Chwileczkę, Krysiu. Jesteś? Tak, śpię. Czekałem na ciebie i zasnąłem ze zmęczenia. A teraz zdawało mi się, że przesz. Nie zdawało ci się. Połóż się, ojczulku. Chciałem powiedzieć ci coś bardzo ważnego. Już późno. Jestem bardzo zmęczona. Chcę odpocząć. No to dobranoc, Krysiu. Thank you.
Dlaczego nie powiedziałaś mi? A może ci płacił? Jeżeli mogę być z tobą, to nie mam po co żyć. Nikogo nie kochałam prócz ciebie. Chciałam, żebyś mną pogardził i zapomniał prędzej. Dlatego z nim poszłam. Przebacz. To moje jedyne klamy. Inaczej mogę cię przekonać o mojej miłości. Zaraz. Pan? No co z kosmosem, tatusiu? Cicho, obudzi pan Krysię. To mi nie przeszkadza. Gotóweczka jest? Jaka gotóweczka?
Po co pan tu przychodzi? Po co mnie pan tam wczoraj posłał? Po co, tatuśku? Nie chcieli ratować planety? Krzyczeli tam na mnie, że to szantaż i że Krysia jest zaręczona i że mnie udawał wariata. Zaraz, co to jest? Co tu jakby czuć? Gazem czy... Co, gazem? Czy tam śpi pańska córka? Tak. Trzeba ją obudzić. Nie trzeba. Wczoraj bardzo późno wróciła. Niech śpi. Stamtąd ulatnia się gaz. Gaz? Nigdy drzwi nie zamyka. Jeżeli pan chce zobaczyć dzisiaj swoją narzeczoną, to niech pan przyjdzie wieczorem do Eldorado. Tak. Mówiłem z nią wczoraj. Przyznała się do wszystkiego. Miałeś rację, ojcze, ona nie była godna mojej miłości. A ja ją tak bardzo kochałem. Uspokój się, mój synu, uspokój się. Zapomnisz o niej. Halo? Tak, to ja. A kto mówi? Kto? Krążek? Co krążek? Niech pan natychmiast zawiadomi syna. Stało się nieszczęście. Nie rozumiem. Co tam? Panna Olakówna? Nie ma być. Dobrze, zaraz powiem. Co się stało? Ty musisz tam natychmiast jechać. Wyobraź sobie, że ta dziewczyna... Czekaj, jadę z tobą. Krysiu, cicho, bo ją pan obudzi. Krysiu, spójrz na mnie. To ja, tu Janek. Ciszej, przecież śpi. Krysiu, ty nie możesz umrzeć. Umrzeć? Krysiu, dziecko moje, zostawiłabyś mnie samego? Tędy, panie doktorze. Jeszcze nie wszystko stracone. Boże. Chwała Bogu. Jeszcze nie wszystko stracone, kochany panie. Świat nie jest taki zły. Może za 10 lat, za 20, zabieram panu pionka. Zupełnie nadzwyczajne. Jota w jotę to samo mówię. Świat trzeba pchnąć ku słońcu i wtedy raz i dwa i konik mój. Nie idzie mi. Nie? A mnie świetnie. Nasza wnuczka nie powstydzi się tej kreacji. A jesteś pewna, że to naprzód będzie wnuczka? A naturalnie. W mojej rodzinie mężczyźni są zawsze na drugim planie. Słyszy pan? Już ja tam moją wnuczkę nauczę, jak ma z wami postępować. Och, jakie wspaniale będzie to nasze mieszkanie. No widzisz, tutaj będzie nasza sypialnia, tutaj gabinet, dalej salon, aż wreszcie kuchnia. Na elektryczności. Pamiętasz? Bażant na elektryczności. Panie Janku, pan jest wspaniałym gospodarzem.